Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, witam. Jest niedziela i jadę na przyjęcie panny młodej. Przedtem na pewno widzieliście mnie w Wałkach, teraz z kolei, jeżeli tamty filmik puszczę wcześniej. A teraz jestem w drodze, jestem w New Jersey, jadę sobie i postanowiłam, że powiem kilka słów, ponieważ ja wiem, że się bardzo interesujecie, co, jak, co słychać, co się dzieje i chcę, żebyście byli do przodu, żebyście nie byli za bardzo nieuświadomieni, niewiedzący, co się na świecie dzieje, jeśli chodzi o te rzeczy niedotykalne, niesprawdzalne, nienamacalne. I najlepiej opowiadać na swoim własnym przykładzie. Chcę wam opowiedzieć dzisiaj o podróży w czasie i przestrzeni. Jeśli oglądacie ten film Interstellar, nie wiem jak to będzie przetłumaczone na język polski, więc widzicie, jak to jest możliwe dla tych, którzy oglądali. Dla tych, którzy nie oglądali, naprawdę zapraszam, ponieważ wytłumaczy to, przybliży, o czym będę opowiadała jako własnym doświadczeniu. To, że ja żyję wielowymiarowo, to jest dla mnie samej nic szczególnego już. Ja idę spać, ja podróżuję, odwiedzam tych, którzy już są po drugiej stronie, jak się urządzili, jak mieszkają. Chyba prawie wszyscy zaprosili mnie. Także jak ja żyję w innych wymiarach, ale pewnej nocy było troszeczkę inaczej, ponieważ odbyłam podróż w czasie. Wróciłam do siebie, kiedy miałam 27 lat. Syn miał wtedy 2 latka. Byłam u koleżanki swojej sąsiadki, która miała córeczkę Karolinkę, też 2 latka. Dzieci się bawiły, my siedzieliśmy, bo było większe grono przy stole. I była naprawdę wspaniała atmosfera. I teraz ja po tylu latach wracam do tego momentu, i spotykam siebie twarzą w twarz. Nawet we śnie ja rozumiem, co się dzieje. Że to jest naprawdę dziwne. Bo jest tak realistyczne. Ja patrzę sobie w twarz i myślę, o mój Boże, ja jestem zupełnie kimś, kogo ja nie znam. Czyli w tym wieku ja uznałam, że ja byłam ktoś, kto... Kim ja dzisiaj jestem, to są dwie różne osoby, dwie różne świadomości. I tamta osoba, ja dawna nie powiedziałam ani słowa, tak jakbym nie rozumiała, co się dzieje. Ale ja, jako ta osoba, która poszłam się odwiedzić w czasie, zaczęłam coś tej osobie 27-letniej tłumaczyć. I to tłumaczyć bardzo dosadnie, wyraźnie. Przekazywałam sobie samej informacje. Ja nie pamiętam, o czym ja mówiłam i co to była za wiadomość. Ale sądząc po tym, co się zaczęło dziać następne w moim życiu, tłumaczy to, co stało się wtedy. Moje życie się kompletnie zmieniło. Ja wkrótce wyjechałam za ocean. Ja przyleciałam do Stanów odwiedzić. Przedtem obroniłam pracę magisterską z filologii polskiej. Bardzo szybko ją napisałam. Jeszcze szybciej obroniłam, zwołałam specjalną komisję w Warszawie. Wszystko odbyło się w tempie ekspresowym. Ja wiedziałam, co mam robić. I życie z mało miasteczkowej wtedy kobiety nagle stałam się światową. Wszystko się zmieniło, całe moje życie. Więc dałam sobie jakąś informację. To jest jedno, co było takie ciekawe, natomiast drugie, jeszcze
może jeszcze bardziej ciekawe. Otóż, kiedy byłam na Hawajach, mieszkałam na Wyspie Maui, miałam wypadek. To, co oglądacie, te filmiki, kiedy ja jestem w szpitalu, to jest z czasów, kiedy miałam wypadek w pracy, poślizgnęłam się, upadłam i naprawdę nic nie pamiętałam. Oprócz tego jednego momentu, kiedy zawijałam się w powietrzu, wiedziałam, i to ciągle pamiętam, że ja nie mam absolutnie nic do powiedzenia. Ja nie mogę się obronić. Ja jestem zupełnie w rękach opatrzności. No i potem pogotowie, oczywiście jak to w Stanach, policja, raport, ten szpital, badania i tak dalej. Więc teraz jestem w domu u siebie, gdzie jestem zupełnie sama. Mieszkałam sama, byłam sama, nie było się mną komu opiekować, bo nikogo tam nie znałam oprócz znajomych z pracy, którzy byli bardzo daleko ode mnie. Więc pewnej nocy, a trzeba jeszcze powiedzieć, że dodać koniecznie, że ja miałam zamrożone prawe ramię. Jeśli ktoś cokolwiek miał to w życiu, to wie, że to jest bardzo bolesne. Jest ograniczona ruchomość ramienia, ręki. I kiedy masz problem z prawą stroną, to zaczynasz przepracowywać lewą. I to się właśnie mnie przydarzyło. Więc teraz mam problem z obiema stronami. Jest ciężko spać, ból, ciągle tabletki przeciwbólowe i tak dalej. I pewnej nocy, już nad rankiem, niby we śnie, ale to było tak zupełnie na jawie, wizja. Bo ja bardzo lekko śpię. Ja zawsze mówię, że jeżeli lata gdzieś mucha u sąsiada, ja na pewno będę ją słyszeć. Więc czuję, że ktoś na moim ciele pracuje na lewej stronie. Bardzo, bardzo poważnie pracuje. I ja nawet niby we śnie, ale ja sobie myślę, przecież nikogo nie ma tutaj u mnie w domu. Ja jestem sama jedna, więc jak to jest w ogóle możliwe? Teraz niektórzy mogą powiedzieć UFO, bo oni nam bardzo pomagają i to by mnie nie przestraszyło. Ale też może to być, że ja wróciłam z przeszłości, przepraszam, z przyszłości i pracowałam nad sobą. Jest to możliwe. Jako mistrz w leczeniu energią Reiki powiem wam, że jest to możliwe. Uleczyć swoją przeszłość, bo w Reiki nie ma czegoś takiego jak przeszłość, przyszłość. Ograniczenia czasu i przestrzeni, wszystko dzieje się jednocześnie, wielowymiarowo. To jest to właśnie kwantum. I teraz nie ma czasu, nie ma przestrzeni, więc mogę leczyć przeszłość, albo ktoś ma mieć operację za miesiąc, dwa, czy coś ma się dziać za dwa lata, to nie ma znaczenia. Można już to leczyć też. Więc opowiadam wam to, kochani, ponieważ będziecie ten film oglądać i będziecie myśleć różnie i o wielu rzeczach się nie wie, nie rozumie, ale ja opowiadam na własnym przykładzie, co ja przeszłam, co ja przeżyłam, w co ja wierzę. Bo nie to, że opowiadają inni, czy jest na filmie, tylko ja już to przerabiałam. Ja to przeszłam, jestem absolutną zwolenniczką tego, że tej wielowymiarowości, bo będę wam opowiadała więcej, więcej, będziecie rozumieć więcej, więcej na ten temat. Ponieważ jak was coś takiego spotka, żeby się nie obawiać, nie bać, nie strachać i wierzyć, że można leczyć przeszłość i przyszłość. Jako, że czegoś takiego nie ma, nie istnieje. Wszystko jest razem. Buziaczki. I do zobaczenia kolejnym razem.